Witam serdecznie, moi drodzy. Transdimensional on pracę do Aurory 4X w wersji Visual Basic 6 do naszego projekt Omega. Będzie to czwarty odcinek, w którym właśnie finalizujemy możliwość stworzenia pierwszego naszego fizycznego prototypu napędu skokowego, który umożliwi nam udanie się do innych układów planetarnych. Dodatkowo obecnie również konstruujemy jeden z pierwszych okrętów zwiadowczych. Maćki, nie tutaj, tu i tu. Tak, 50% okrętu zostało już na ten moment wykonane. Jeden problem jest taki, że nie mamy przygotowanej amunicji dla niego, więc zróbmy to teraz. Nikt tutaj nie sugerował żadnych nazw, ani dla rakiet, ani dla komponentów, ani dla planet, ani dla typów okrętów, ani dla konkretnych okrętów. Chciałem przypomnieć, zasugerować raz jeszcze, że możecie zwyczajnie takimi sugestiami się z łatwością podzielić. Po prostu w komentarzu powiedzcie, że na przykład chcecie, aby konkretny układ planetarny nazywał się tak, a tak, konkretna klasa okrętu nazywała się tak, a tak. Tak długo jak mieści się to w ramach naszego kontekstu, prawda, historycznego, czyli nie są to jakieś dziwne ciągi cyferek, czy słowa powszechnie uważane za wulgarne, to oczywiście zostanie to natychmiast przeze mnie dodane jako element naszej wspólnej poniekąd, prawda, koniec końców historii. I teraz pozwólmy sobie, żeby odrobinkę więcej czasu upłynęło. Odkrywca grawitacyjny nie ma co ze sobą zrobić, więc odpocznie na Ziemi. To się nazywa CA odkrywca GR. On będzie mógł na Ziemi, na Ziemi uzupełnić paliwo. Te dwie ostatnie instrukcje są zupełnie zbędne, ale na przyszłość dobrym odruchem jest, żeby zawsze te wszystkie rozkazy wydawać naszym okrętom, które nie mają co robić i mogą odpocząć sobie troszeczkę na danym świecie. Ok, ukończyliśmy produkcję zapasu rakiet, przeciwrakiet, które zostaną załadowane na nasz okręt zwiadowczy, kiedy to on będzie gotowy wyruszyć. Znaleźliśmy nowego naukowca. Otrzymaliśmy nowego naukowca, a nie zauważyłem, że już wcześniej otrzymaliśmy jeszcze innego nowego naukowca, więc mogliśmy przydzielić im zadania. Wydaje mi się, że jest co najmniej tutaj kilka typów zadań, które chciałbym przydzielić. Być może defensywne systemy? Na razie nie chcę się tarczami bawić. Nigdy tych tarcz za bardzo nie używałem i nie jestem pewien, jak do końca okręty ich używające powinny wyglądać. Skupmy się na ten moment na poprawie jakości funkcjonowania naszej kontroli ogniowej. To zajmie aż 4 lata. Przez ten okres czasu aż 8% słabiej, 8% mniej energii będzie generowała nasza gwiazda Słońce. To jest dość znacząco problematyczne. Będziemy musieli na pewno jak najszybciej pomyśleć o stworzeniu większej ilości maszyn terraformujących i okrętów terraformujących również. Instalacje terraformujące nowe są cały czas produkowane i dodawane. Ok, na ten moment, jak możemy zauważyć, temperatura na Ziemi zwiększyła się nawet względem początkowego punktu. To jest akurat dość dobry znak. To znaczy, że na ten moment, prawda,
Jeszcze nie jesteśmy ponad tą krzywizną wygasania gwiazd. Naturalnie to długo nie potrwa, bo redukcja procentowa, prawda, tej emisji będzie oznaczała, że procentowy wzrost od tej zredukowanej puli energii emitowanej nie wystarczy. Czyli to rozwiązanie, prawda, jest tylko i wyłącznie rozwiązaniem tymczasowym. Musimy je stosować, ale jednocześnie, moi drodzy, musimy również szukać świata, na które możemy się ewakuować poza Układem Słonecznym. Ukończyliśmy teraz badania z zakresu stworzenia prototypu napędu skokowego, więc musimy stworzyć nową klasę, klasa Kanada. Jump Tender. Jeżeli macie jakąś sugestię na nazwę klasy, która właściwie będzie składała się tak z silnika napędu skokowego i najprawdopodobniej jakiegoś najprostszego krótkozasięgowego sensora, pasywnych sensorów odbinki pancerza, ten okręt musi zmieścić się poniżej 8000 ton, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, 8000 ton to jest nasz punkt docelowy. Nie chcemy długodystansowej kontroli ogniowej, chcemy krótkodystansową, tylko to jest dobre pytanie. Myślę, że ten okręt również wyposażymy faktycznie w wyrzutnie przeciwrakiet. Powiedzmy 6 wyrzutni, z 10 wyrzutni przeciwrakiet. Do tego dwie właśnie kontrole ogniowe, czyli każda jest w stanie obsłużyć 5 wyrzutni przeciwrakiet. Do tego kontrola ogniowa i działka gaussowskie. Te działka gaussowskie oczywiście działają fatalnie, ponieważ nasz okręt będzie bardzo, bardzo powolny i ich prędkość zwrotu będzie na dobrą sprawę w zakresie tej zdolności ruchu samego pojazdu, ponieważ nie używamy działek, to są po prostu, nie używamy montowanych, prawda, działek ruchomych, to są po prostu działa wbudowane w kadłub naszego okrętu. I oczywiście on będzie musiał dość długo poza... Okej. Okay. To w takim razie najprawdopodobniej działek gaussowskich w większości się pozbędę. I potrzebujemy oczywiście dużo więcej przestrzeni pod przechowywanie zasobów. Czyli chcemy tak 6 lat. 5 lat, powiedzmy w takim razie 6 lat ten okręt może się znajdować poza i jest dużo za dużo. Usuńmy działa gaussowskie wobec tego, usuńmy pancerz. To nadal muszę znacząco zmniejszyć kilka parametrów. Jesteśmy o 50 ton za dużo. To w takim wypadku zmienię również zbiornik paliwa. Dobrze. W takiej formie ten okręt
nie ma żadnych magazynów. Muszę iść na olbrzymie kompromisy. Jestem z tych kompromisów bardzo niezadowolony. Bo tak. Ok. Idealny rozmiar naszego okrętu względem silnika skokowego, który wytworzyliśmy. Jestem bardzo niezadowolony z jego funkcjonalności, szczerze mówiąc. Ta funkcjonalność jest, można powiedzieć, co najmniej wątpliwa. Ten okręt będzie bezużyteczny w bardzo, bardzo, bardzo szybkiej perspektywie. On właściwie już na ten moment jest bezużyteczny, tylko nasze imperium, prawda, zwyczajnie nie zdaje sobie z tego na ten moment sprawy, ponieważ tworzą, zlepiają, używają części, które mają, żeby jak najszybciej być w stanie eksplorować nowe układy planetarne i sprawdzić, czy będą w stanie uciec z Ziemi faktycznie, czy cała ludzkość zginie powolną śmiercią, gdy nasza gwiazda zupełnie wygaśnie. Więc tak wygląda Kanada. Nazwa tej klasy może zostać zmieniona jak najbardziej. Zachęcam Was do zasugerowania, co takiego chcielibyście, aby tutaj się pojawiło. Jaka nazwa tej klasy? Bardzo lekko uzbrojony, defensywny okręt, który ma zapewnić innym okrętom militarnym zdolność do skoku przez punkty skokowe. Teraz tak. Ten okręt zostanie stworzony przez nas przy użyciu specjalnych punktów. Fabularnie wygląda to mniej więcej tak, że na orbicie powstały pewne szkielety okrętu wyposażone w najbardziej podstawowe silniki. Teraz czekaliśmy po prostu na moduł napędu skokowego. I gdy tylko ten moduł, nasz pierwszy prototyp został przez naukowców opracowany, natychmiast zostanie on zamontowany na jednym z tych gotowych kadłubów i wysłany w celu przetestowania. Tylko że nie wyślemy tego okrętu samodzielnie, wyślemy go dopiero wówczas, gdy zostanie ukończony nasz SF zwiadowca. Oczywiście te przerośnięte fabryki, stocznie militarne, gdzie nie zauważyłem, prawda, jak zlecałem, że to są stocznie militarne, praktycznie zawsze to wygląda w ten sposób, że mamy więcej stoczni cywilnych i są one, mają większą przepustowość niż stocznie militarne, a tutaj z jakiegoś powodu gra wygenerowała nam dokładnie na odwrót i szczerze mówiąc nie wiem, co o tym myśleć. Najprawdopodobniej będziemy mogli w niedługim czasie zacząć usuwać azot z atmosfery, ponieważ w niedługim czasie proporcje tej atmosfery byłyby zbyt bardzo zaburzone. Jeżeli udaje nam się pozostać przed krzywą wygaszania, to w takim razie będziemy używali części naszych wysiłków, aby ten azot usuwać. Na zmianę będziemy usuwali azot i dodawali bezpieczny gaz cieplarniany. To jest nasz obecny zamysł. Zobaczymy, jak długo uda nam się przed tą krzywą wygaszenia pozostać. Przesuńmy się jeszcze o 30 dni. A jeszcze o kolejne 30 dni. Odkrywca jest w pełni gotowy. Odkrywca grawitacyjny jest w pełni gotowy do działania. Być może wyślemy go przez jeden z punktów skokowych. Musimy podjąć tą decyzję, prawda? Tą ciężką decyzję, czy wysłać nieuzbrojony okręt, praktycznie cywilny, do układów planetarnych, które są nam zupełnie nieznane. Dobrze, 94,6, badania,
Czy chcielibyśmy teraz systemy defensywne odrobinkę opracować lepsze? Najprawdopodobniej rozsądnie byłoby wybrać lepszy typ pancerza. Nad tym zaczniemy pracować, a cała reszta naukowców skupi się dalej na zwiększaniu tempa terraformerów. To oczywiście zajmie dużo, dużo, dużo czasu. Miejmy nadzieję, że kupi nam w efekcie wystarczająco dużą, dużą możliwość. Czyli tak, najpierw podbijemy sobie tą ilość gazów cieplarnianych w atmosferze do około 5%. Następnie usuniemy około 0,05 jednostki całej ziemskiej atmosfery azotu z rzeczonej ziemskiej atmosfery. To jest nasz obecny zamysł. Jak my stoimy z ilością osób zdolnych do pracy? Ok, nadal mamy dość dużo osób, które są zdolne i chętne do tej pracy. Paliwa mamy też wystarczający zapas, a wygląda na to, że nie muszę się tutaj za bardzo przejmować najbardziej podstawowymi aspektami. Ok, ok, ok. Spróbujemy najprawdopodobniej, naszym pierwszym celem nie będzie punkt skokowy do układu planetarnego, który jest już zabezpieczony bramą skokową. Raczej będziemy chcieli udać się do punktu skokowego, który jest na wysokości orbity Marsa. Zobaczymy, cóż takiego za nim będzie się kryło. I teraz czekamy 30 dni i nasz okręt powinien być gotowy. Tak, zwiadowca został ukończony. To oznacza, że chcemy natychmiast zlecić budowę kolejnego zwiadowcy. Tak, natychmiast dodaj zadanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że mamy na styk praktycznie zasoby. Zużywamy tak dużo zasobów, że nie mamy zbyt dużego zapasu, ale nie możemy sobie pozwolić na zwłokę czy opieszałość. Dobra. Ok, ok, ok. Ukończyliśmy budowę, to będzie Shipyard TG, czyli z Shipyard TG chcemy do Survey Task Group przerzucić zwiadowcę i następnie chcemy szybciutko stworzyć w Survey Task Group jednostkę klasy Kanada. Pyk. To oznacza, że teraz Survey Task Group, gdy zajrzymy tutaj, posiada w sobie okręt o zdolności do skoku nad przestrzeń i zwiadowcę. Tylko ten okręt o zdolności skoku w nadprzestrzeń oczywiście nie ma amunicji obecnie na pokładzie przygotowanej. Muszę poprosić, żeby najpierw załadowali amunicję, a następnie udali się do punktu skokowego. Na razie mam się tam udać, zaraz dopiero jak dolecą, będziemy kazali im wykonać ten skok. Udajmy się do przodu o jeden dzień. Widzimy, że nasza grupa wyruszyła. Rzućmy okiem. A, mój błąd. Zarządzanie. Popełniłem tutaj dość istotny błąd. Nie przypilnowałem momencie. Złe rzeczy cały czas klikam. Kanada powinna mieć 53 rakiety tego typu. Zmodyfikujmy ich rozkazy. Najpierw usuń, wróć na ziemię, załaduj amunicję i dopiero znów leć. Mój błąd, na szczęście aż tak dużo czasu nas to nie będzie kosztowało. Tak czy siak, bez wątpienia musiało być to dość irytujące dla samych dowódców, prawda? Strata 3 dni i wstyd odnośnie tego, że nie zrealizowali domyślnych poleceń. Momencik, czy zwiadowca faktycznie...
Czy ja w jakiś sposób popsułem zwiadowcę? Wydaje mi się, że coś musiałem zrobić źle z Kanadą. Wiesz, oni mają, Kanada ma absurdalnie za dużo tych zapasów na pokładzie, a zwiadowca ma straszliwie mało. W porównaniu, prawda? Kanada. Czy ja użyłem złego modułu? A tak, użyłem złego modułu, moi drodzy. Maintenance Storage Bay to jest coś innego niż Engineering Space. Pozwolę sobie. To jest kolejna rzecz, prawda? Człowiek próbuje na szybko wszystko zrobić. Wydaje mu się, że pamięta, co robi, a tak naprawdę Aurora bardzo kara za unlock. Design. I to dlatego mieliśmy tak mało przestrzeni. Tak naprawdę tej przestrzeni możemy mieć dużo, dużo, dużo więcej. Jak widzicie, ten okręt, powiedzmy, że oczywiście nasi dowódcy nie popełniliby tak głupich błędów, jak ja tutaj popełniłem. Dlatego pozwolę sobie zedytować ten okręt w takiej formie. Pomimo tego, że on, prawda, został wyprodukowany. Okej. Okay. Nie za bardzo mi się to podoba. Jest to niesymetryczne rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie, na które muszę się, pogodzić zwyczajnie. Okej. Okay. Kanada zablokowany. I tak przecież ten okręt, prawda, został dodany jak gdyby poza grą, więc powiedzmy, że te drobne modyfikacje mieściły się w parametrach misji. Przenieśmy się, jak widzicie, o 8 godzin teraz do przodu. Kilka godzin zaczekamy. Grupa odkrywcza potwierdza, że znajduje się w punkcie, w którym ma miejsce skupienie się tych fal grawitacyjnych, więc mają teraz pozwolenie na próbę użycia naszego napędu skokowego i dokonania standardowego tranzytu przez punkt skokowy 1 do nieznanego, niezbadanego na ten moment układu planetarnego. I sądzę, że to będzie na tyle istotne, że warto, aby rozpocząć tym kolejny odcinek. Więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w odcinku następnym. Hej, hej!